w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej. Sąd Okręgowy w Poznaniu w Wydziale III Karnym w składzie tutaj obecnym po rozpoznaniu na rozprawach sprawy Adama syna Zdzisława, oskarżonego o to, że w dniu 23 listopada 2015 roku w Poznaniu, działając z zamiarem ewentualnym pozbawienia życia Ewy Tylman, to jest przewidując możliwość dokonania jej zabójstwa po uprzednim popchnięciu jej ze skarpy, w wyniku czego spadła z niej i straciła przytomność, nieprzytomną przemieścił poprzez teren zielony oddzielający skarb od rzeki Warty do jej koryta, zepchnął do wody, godząc się na to, że wskutek stanu nieprzytomności, stanu nietrzeźwości, w jakim się znajdowała wyżej wymieniona, oraz panujących warunków atmosferycznych, to jest niskiej temperatury powietrza i wody, nastąpi jej zgon. W punkcie pierwszym sąd orzekł następująco. Oskarżonego Adama uniewinnia od zarzucanego mu czynu. Brak jest dowodów wystarczających do przypisania podejrzanemu, oskarżonemu Adamowi zbrodni zabójstwa. Nie można absolutnie wykluczyć takiego scenariusza, że w tej wodzie pokrzywdzona znalazła się bez udziału jakichkolwiek osób trzecich. Nie ma żadnego bezpośredniego dowodu wskazującego na to, że oskarżony Adam krytycznej nosy znalazł się bezpośrednio w korycie rzeki w pobliżu jej wody. Sąd zdaje sobie sprawę z tego, że skutki są nieodwracalne i można tutaj się zastanawiać nad tym, czy zachowanie oskarżonego w tym momencie tak po ludzku było zachowaniem właściwym. Z punktu widzenia jakiegoś, powiedzmy, moralnego jakiejś oceny. Czy można tutaj w tym momencie mieć pretensje jakieś ewentualnie o to, że oskarżony jako przyjaciel pozostawił pokrzywdzoną samą w nocy na terenie parku w momencie, kiedy było też do czynienia z alkoholem? No jak mam być spokojny? No już. Nic nie wiemy nadal, sąd uniewinnił ponownie z braku dowodów. No jak z braku dowodów? Przecież prowadził mi dziecko, nie dowiedziałem się. Jeździłem tu kilkadziesiąt razy i nic nie wiem. Także zawiodłem się ogromnie na wymiarze sprawiedliwości. Ogromnie. Wina jest policji, bo policja nie zatrzymała go od razu od pierwszego. Trzeba było go od razu zatrzymać i nie chodził sobie przez tydzień. Policja tu zawiniła.